Pomniki są znakami czasu, ale stawiamy je po to, aby upamiętnić ważne wydarzenia. Jednakże musimy sobie uświadomić, że pomnik to tylko martwy kamień, który nie będzie spełniał swojego zadania, jeżeli nie będzie stała za nim pamięć ludzka. Szanowni Państwo, spotkaliśmy się dzisiaj w miejscach pamiętniających najtragiczniejsze wydarzenia w naszej lokalnej historii. Banaty to miejsce wymaga pamięci jak mało królewo. Ciemniejący na horyzoncie las, barki po szum rzeki, pola, cisza i spokój, naród tu pracowity. Kocha ziemię, orze, sieje z dnia na plony i pamięta, że kiedyś nienawiść zabijała. Powoli odchodzą od nas ci, którzy pamiętają dzień 28 lutego 1944 roku. A dla mieszkańców Banat był to dzień, w którym zawalił się cały ich dotychczasowy świat. Zabici ludzie, spalone domy, zniszczony cały dorobek wielu pokoleń. Nam, którzy czas okupacji hitlerowskiej znamy tylko z książek i opowiadań rodziców, nawet trudno wyobrazić sobie pogrom nieszczęść, jakie doznali mieszkańcy Banat. Trudno nam położyć właściwą miarę tu używanego często określenia pacyfikacja wsi. Nikt z nas tego nie przeżył, nikt nie widział. Zimowy lutowy poranek 1944 roku mieszkańcy Banat, żyjący nadzieją zakończenia długich lat cierpień, upokorzeń i ucisku, nie spodziewali się, że najgorsze miało dopiero nadejść, że ich mały, spokojny świat miał zostać brutalnie zniszczony. Rano do wsi wkroczyli Niemcy. Wieś otoczono, mieszkańców wyciągano z domu, rozstrzeliwano na miejscu. Taki sam los spotkał 4-letniego Zygmusia Niedźwieckiego, 12-letniego Miecia Dąbrówkę czy Józefę Dymę, która przeżyła 77 lat. Nie było niewinnych. Banaty spłynęły krwią. W płomieniach ginął dorobek kilku pokoleń. Dzisiaj, w 70. rocznicę zbrodni, pamięć o tych tragicznych wydarzeniach jest naszym obowiązkiem i zbiorowym wyrazem hołdu dla tych, co niewinnie zginęli. Coraz mniej jest świadków lutowej pacyfikacji. Po 70 latach tamten zimowy poranek wspominają z bólem i wzruszeniem. Czas zaciera ślady. Warto je ocalić. Mieszkańcy gminy Łaskarzew i władze samorządowe od wielu lat starają się propagować wiedzę o dziejach miejscowości Banaty i jej mieszkańców. Znany pomnik ku czci pomordowanych mieszkańców Banat oraz odbiorową mogiłę na cmentarzu w Łaskarzewie. Na pomnikowych tablicach znajome nazwiska: Boratyński, Dąbrówka, Kuszkowski, Niedźwiecki, Ściałkowski, niewinni mieszkańcy, 108 osób. Pamięć trwa, każdy, komu jest obojętna historia i losy jego ziomków, może odwiedzić te miejsca, aby oddać należyty hołd pomordowanym. Szanowni Państwo, spotkaliśmy się dziś, 70. rocznicę pacyfikacji w Banacie, by przeżywać moment szczególny również dla historii i tożsamości Szkoły Podstawowej w Dąbrowie. Jesteśmy świadkami nadania sztandaru. Dobrze się stało z inicjatywy Rady Pedagogicznej na czele z panią dyrektor Małgorzatą Wondel. Szkoła Podstawowa w Dąbrowie z siedzibą Wojewódzkiej
od września 2006 roku nosi imię pamięci Bata. Nadanie imienia szkole to niejako ustalenie jej tożsamości, zasugerowanie wartości ważniejszych od innych, podkreślenie kierunku działań dydaktyczno-wychowawczych, to wskazanie całej społeczności szkolnej, uczniom, nauczycielom, rodzicom, pewnego autorytetu, punktu odniesienia w ich działaniach. Imię pamięci Wana pozwala ocalić od zapomnienia tamtej chwile. Nie po to, by rozdrapywać zabliźnione ściany, ale po to, by nie odeszły w niepamięć wraz z milczącymi ich bohaterami. Dziś szkoła otrzymuje sztandar. Jest to kolejny etap tworzenia tradycji i tożsamości szkoły. Od tej pory poczet sztandarowy szkoły powstawowej w Dąbrowie imieniu pamięci Wana z siedzibą w Woli Łaskawieckiej będzie godnie i z dumą reprezentował szkołę w czasie uroczystości lokalnej. Szanowni Państwo, poświęcenie i wręczenie sztandaru to podniosłe wydarzenie wieńczące wysiłki organów i dotychczasową pracę całej społeczności. Gratulując Pani Dyrektor, Radzie Pedagogicznej, uczniom i rodzicom, życzę kolejnych dobrze zapisanych prac w dziejach Waszej szkoły. Wszyscy jesteśmy dumni z osiągnięć dydaktycznych uczniów z terenu naszej gminy. Dlatego dokładamy wszelkich starań, by zapewnić bezstronny rozwój młodych ludzi. Sukcesywnie i w miarę posiadanych środków samorząd stara się doposażyć placówki oświatowe, sprzęt i pomoce dydaktyczne. Szkoły korzystają z programów unijnych i uczestniczą w projektach edukacyjnych. Dbamy o infrastrukturę oświatową. W roku 2013 wykonaliśmy remont podłogi w budynku szkoły podstawowej w Dąbrowie i w zespole szkół w Starym Pilczynie. W tym roku planujemy przeprowadzenie kompletnej termomodernizacji. Dziękuję wszystkim za współpracę w przygotowaniu dzisiejszych uroczystości. Życzę, by inspiracją dla dalszych, równie wartościowych, wzniosłych działań posiadanie patrona z własnego sztandaru to powód do dumy, ale i zobowiązania. To ważny atrybut szkolnej tradycji. Niech ta tradycja pomaga w kształceniu serc i umysłów dzieci i młodzieży. Niech nadany dziś sztandar będzie strażnikiem prawdy, tej prawdy, która wynika z faktycznych wydarzeń. Prawda o 28 lutego 1944 roku, którą trzeba przypomnieć, ocalić od zapomnienia, by ludzie z dróg nie zapragnęli być barbarzyńcami. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania publikacji Wanaty ocalić od zapomnienia. Dziękuję zarówno autorom, jak i wielu ludziom, którzy pomagali im, wspierali cennymi wskazówkami. Cieszę się, że książka wzbudza duże zainteresowanie, stanowiąc solidny fundament wiedzy o przeszłości naszej gminy dla kolejnych pokoleń. Wszystkim, szczególnie ludziom związanym sercem z tą szkołą, serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej uroczystości i życzę wszelkich pomyślności i wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień zapamiętacie i przechowacie w Waszych wspomnieniach i sercach na zawsze. Mam prośbę, książka dla wszystkich zaproszonych gości będzie rozdana w późniejszym etapie uroczystości. Dziękuję bardzo za uwagę.